Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę mój sposób na jajka faszerowane. Jajka faszerowane to pyszna i szybka przystawka na niemal każdą okazję. Do przygotowania tej efektownej przekąski potrzebne będą jajka ugotowane na twardo, awokado, cytryna, majonez, musztarda, jajko, bułka tarta, olej, pieprz i sól. No to zaczynamy! Obrane i pozbawione pestki awokado kroimy na mniejsze kawałki. Następnie skrapiamy je sokiem z połowy cytryny. A teraz przygotowujemy jajka. Ugotowane na twardo i obrane jajka przekrajamy na pół. Oddzielamy żółtka od białek. I żółtka dodajemy do pokrojonego awokado. I doprawiamy do smaku. Dodajemy majonez, 1/4 łyżeczki soli, posypujemy świeżo mielonym pieprzem i dodajemy 0,5 łyżeczki musztardy. Całość dokładnie blendujemy. Do farszu zamiast musztardy można dodać 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, ale to już według upodobań. Teraz kolej na panierowanie jajek. Jajko roztrzepujemy widelcem i nasze białka z obu stron maczamy w jajku, a następnie panierujemy w bułce tartej. Ponownie zanurzamy w jajku i jeszcze raz w bułce tartej. I tak kolejno postępujemy ze wszystkimi połówkami jajek. Tak przygotowane jajka wykładamy na dobrze rozgrzany głęboki tłuszcz i smażymy do zrumienienia po około 1,5 minuty z każdej strony. I usmażone na złoty kolor białka wykładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. A teraz czas na udekorowanie jajek. I najlepiej zrobić to za pomocą szprycy w kształcie gwiazdki. Rękaw cukierniczy napełniamy naszym zielonym farszem. I na połówki jajek wyciskamy przygotowany farsz. I uwaga, jajka udekorowane farszem z awokado podajemy bezpośrednio po przygotowaniu. Niestety farsz nie nadaje się do dłuższego przechowywania, ponieważ zmienia kolor. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!